W siedzibie Civitas Christiana można oglądać wystawę ikon Andrzeja Gumińskiego. Artysta plastyk, który jest rypinianinem, a od kilkunastu lat mieszka w Bremen. To, powiedziałabym, niezwykle ciekawa postać, ponieważ no, stworzyć takie prace, jakie Państwo tutaj mogą obejrzeć, to chyba trzeba być człowiekiem bardzo bogatym. Mam na myśli tutaj formację duchową i również ciekawym świata, a przy tym również mieć no, swój warsztat, który jest niezwykle ciekawy i innowacyjny, bym powiedziała. Myślę, że o tym autor Państwu opowie. Proszę Państwa, również i my gościmy na dzisiejszej wystawie z naszą kamerą. Obok mnie autor ikon, pan Andrzej Gumiński. Witam pana serdecznie. Witam. Proszę powiedzieć, co ogólnie pan tworzy, czym się pan zajmuje? Och, to trzeba długo mówić, ponieważ normalnie z wykształcenia jestem rzeźbiarzem. Uprawianie rzeźby jest no, dość trudnym zajęciem, wymagającym specyficznych warunków, nie mówiąc o materiałach. Dlatego też zajmuję się malowaniem moich ikon. Mówię moich, ponieważ tytuł pracy, o który pan tu wstępnie spytał, jest Gumińskis Ikonen. Jest to z niemieckiego, z tego prostego względu, że wystawa ta rozszerzona o pozostałą część obrazów, których niestety tutaj nie ma. Miała miejsce wystawa tych prac w Bremen pod tytułem, oczywiście po niemiecku, Meine Ikonen, czyli moje ikony. Moje dlatego, że rzeczy same zostały zrobione przeze mnie, natomiast są to moje własne kompozycje, dlatego śmiem nazwać te prace moimi ikonami. Proszę powiedzieć, może wyjaśnimy telewidzom, czym jest ikona? Co to jest ikona? Och, ikona jest obrazem, jak powiedziałem wcześniej, pisanym, wykonanym według ściśle określonych reguł, zastosowaniem ściśle określonych elementów, takich jak podłoże, farba. Do tego dochodzą elementy dekoracyjno-ozdobne w formie koszulek z ornamentem wykonanych ze srebra, prawdziwych pereł, drogich kamieni. Ikona jest obrazem świętym, obrazem religijnym. Można by mówić naprawdę dużo na temat samych ikon, techniki. Moje ikony są drobną cząsteczką tych dawno malowanych, starych, prawdziwych, pięknych ikon. Drobną cząsteczką, ale odróżniającą od innych, bo widzę tutaj wiele elementów współczesnych, jakby wtopionych w te ikony. Tak, wynika to z tego, że są to dosłownie moje ikony. Moje ikony w tym dodatkowym sensie, że łączą elementy tego tradycyjnego, starego, oryginalnego malarstwa z elementami zupełnie nowymi, charakterystycznymi dla naszych czasów, tak jak części właśnie komputerów, elementy opakowań. Skąd właśnie taki pomysł, żeby to połączyć? Trudno powiedzieć skąd. Po prostu zawsze zmierzałem do tego, żeby w sztuce, w plastyce robić rzeczy, które byłyby połączeniem i malarstwa, i rzeźby. Chętnie dodałbym do tego jeszcze i poezję, i muzykę. Może jest to rzeczą niemożliwą, może powstałby z tego kicz, czyli coś, co nie zasługuje na miano pracy plastycznej, mającej jakieś wartości czysto plastyczne.
Ale przyzna pan, że może to być troszeczkę kontrowersyjne, prawda? Jak sam pan powiedział, ikona to obraz święty, a tu łączy pan świętość z tym światem takim zupełnie materialnym, komercyjnym, bo i Coca-Cola jest w aureoli. Tak, jak pan to wyjaśni? Dokładnie. Odpowiedź jest prosta. Dla mnie malarstwo ikon było zawsze czymś wspaniałym ze względu na nie tyle właśnie na treść, nie ma tu właściwie żadnych podtekstów religijnych, ile ze względu na prostotę form, czystość kolorów, stosowanie złoceń, stosowanie tych dodatkowych elementów dekoracyjnych w formie srebrnej blachy, nie mówiąc o perłach. U mnie perły są sztuczne, dawniej były prawdziwe. Kamienie też odbiegają od tych oryginalnych. Także chęć po prostu malowania w ten sposób z połączeniem tego malarstwa z tymi właśnie gotowymi elementami powoduje to, że ta ikona w sposób zdecydowany odbiega od tej oryginalnej, tradycyjnej, świętej. Moja jest po prostu moją ikoną. Nie ma tu żadnych podtekstów ani religijnych. Jest to obraz, który można równie dobrze powiesić w każdym miejscu. Oprócz ikon tworzy pan także poezję, prawda? Tak, od czasu do czasu. Jest to też częścią mojej, że tak powiem, działalności i to dość miłą częścią, ponieważ samo pisanie przysparza mi jakiegoś takiego wytchnienia, przyjemności. Nie jest to rzeczą też prostą ani łatwą. Niektóre z wierszy powstają dosłownie na przestrzeni kilku minut, kilkunastu minut. W przypadku innych trwa to dłużej, zaczyna się ta właściwa część całej tej działalności, taka właśnie przyjemna, gdzie trzeba znaleźć rytm, rym, jakąś metaforę. Trwa to znacznie dłużej, czasami pewne rzeczy trzeba po upływie jakiegoś czasu przerobić, ale sprawia mi to dużą frajdę, przyjemność, wytchnienie. Także to. Dziękuję panu za tą króciutką rozmowę i za chwilę usłyszymy i poezję, i piosenkę, no i obejrzymy te wspaniałe ikony. Zapraszam państwa.